Pierwsza osoba, Piotr Karwatka. Czy ktoś słyszał albo może korzystał nawet z takiego programu, to był open source Zajączek. Kojarzycie? Stare czasy. Współtwórca Zajączka opowie nam dzisiaj, jak przeskoczyć przepaść i stworzyć produkt technologiczny i dodatkowo na nim zarobić. Piotr Karwatka, Divante. Zapraszamy. Spróbuj. Raz. Spróbuj. Już słychać. Cześć, nazywam się Piotr Karwatka, jestem z Divante. Okay. Stanę tutaj i opowiem wam o tym, jak stworzyliśmy WelCommerce, czyli taką platformę e-commerce'ową dostępną w modelu SaaS. Opowiem wam trochę z punktu widzenia biznesowego o tym przedsięwzięciu, ale bardziej skupię się na tym, jak stworzyliśmy ten produkt i będzie też w tej prezentacji kilka takich rad z naszego doświadczenia, jak wybudować taki produkt technologiczny, który się sprawdzi. Zawsze ta pierwsza osoba ma najgorzej, ale... To nic. Z góry uprzedzam, że trochę się stresuję, bo was jest bardzo dużo, więc jakby mi się trochę język plątał, to... Właśnie. Dobra. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy startupem. Mnie osobiście łatwo jest sobie wyobrazić, że jestem startupem, bo Divante jeszcze niedawno samo było startupem. Rozwijaliśmy się organicznie od firmy, która składała się z dwóch, potem trzech osób i mieściła się w mieszkaniu, do firmy, która zatrudnia teraz kilkadziesiąt osób. Czym jest startup? Myślę, że te punkty, które tutaj zawarłem, to zawierają taką kwintesencję tego, czym jest startup. Startup to jest przede wszystkim zespół ludzi, którzy się dobrze rozumieją, którzy lubią ze sobą pracować i wierzą, że są w stanie coś fajnego wspólnie opracować. Ci ludzie muszą widzieć jakąś szansę, jakiś pomysł, chociażby do przeniesienia z jakiegoś zagranicznego rynku, jeżeli to nie jest coś innowacyjnego, czyli mieć jakiś cel, wokół którego skupią swoje wysiłki i właśnie rozpoczną nowe jakieś przedsięwzięcie. Ale przede wszystkim ci ludzie muszą mieć wystarczająco dużo takiej wewnętrznej determinacji i wiary w to, żeby to przedsięwzięcie doprowadzić do końca. Bo tworzenie oprogramowania, witryny internetowej czy jakiejś usługi, a o takich startupach tutaj rozmawiamy, czyli takich internetowych, no jest przedsięwzięciem długotrwałym, podczas którego można wiele razy stracić wiarę w to, co się robi i tak naprawdę w ogóle go nie ukończyć. Natomiast jeżeli mamy tą determinację i uda nam się już stworzyć produkt działający, to z jednej strony już jest dobrze, bo mamy jakąś podstawę, jakiś produkt, z którym możemy zacząć szukać klientów, ale tak naprawdę to jest dopiero początek. Tutaj na tym slajdzie widzimy taki wykres, taki diagram, który pokazuje, jak następuje proces upowszechniania się produktów technologicznych. On jest zaczerpnięty z takiej książki Crossing the Chasm. Bardzo stara książka, ale miała kilka wznowień i nawet teraz polska edycja za chwilę się ukaże z tego, co widziałem. Bardzo dobra książka, która mówi o tym, jak właśnie rozwinąć produkt technologiczny tak, żeby on trafił do mainstreamu, a nie zatrzymał się gdzieś tam na fazie tylko takiego początkowego zainteresowania. I tutaj właśnie na tym diagramie są bardzo ważne pierwsze trzy bloki. Kiedy stworzymy jakiś produkt technologiczny, czy to właśnie serwis internetowy, program, usługę, jakieś oprogramowanie SaaS-owe i chcemy zacząć je upowszechniać, na pewno na początku znajdziemy kilku użytkowników, nie wiem, rodzinę, znajomych, przyjaciół, bardzo zafokusowanych na technologii, osoby, które tak naprawdę nie zastanawiają się, po co będą używać danej usługi, tylko muszą zacząć jej używać, bo ona jest nowa, bo ona jest fajna i ona jest na takim technologicznym edge'u, za którym te osoby chcą podążać. To są takie osoby, które, nie wiem, stoją w nocy i czekają na premierę iPhone'a przed salonem, mimo że pada śnieg, deszcz,
i właściwie ten telefon nie jest im potrzebny, to nieważne, oni go muszą mieć. Do takich ludzi bardzo łatwo jest trafić z nowym produktem i to jest bardzo niebezpieczne, że łatwo jest do nich trafić, bo to zaczyna w twórcach produktu siać takie ziarno wiary w to, że to, co zrobili, ma sens. A to wcale tego nie oznacza tak naprawdę. Jeżeli już przeskoczymy tych innowatorów, czyli takie osoby no, bardzo przychylne naszemu produktowi, to mamy szansę trafić na taką grupę użytkowników, która jest już no, dosyć dużo większa i w tej książce została nazwana jako early adopters, czyli osoby, które na bardzo wczesnym etapie rozwoju produktu zaczynają go adaptować do jakichś tam swoich potrzeb. To są osoby, którym, nie wiem, nie przeszkadzają błędy, to są osoby, które zgłaszają tikety na jakichś systemach do wykrywania błędów w systemach open source. To są po prostu osoby, które też chcą podążać za nowinkami technologicznymi. Różnica między innowatorami a nimi jest taka, że one mają tam jakąś potrzebę i starają się właśnie zaadoptować nasze rozwiązanie do swoich potrzeb. Co jest jeszcze gorsze na tym etapie, to jest to, że te osoby czasami mogą zacząć nam płacić. I to jest właśnie największa pułapka, która czyha na startupy, bo one mogą zacząć nam tyle płacić, że mamy już pieniądze na to, żeby na przykład się, nie wiem, utrzymać, jeżeli, nie wiem, to jest nasze główne źródło utrzymania, ten startup, ale nie płacą nam tyle, żeby zacząć się rozwijać i jest ich za mało, żeby nasze oprogramowanie weszło do mainstreamu. Musimy je utrzymywać, bo mamy jakichś użytkowników, nie możemy ich zawieść, ale nie możemy przeskoczyć właśnie tej przepaści, która jest tutaj zaznaczona, żeby trafić do early majority, czyli segmentu już mainstreamowego użytkowników, gdzie zaczyna się tak naprawdę dopiero wtedy szybki wzrost firmy i rozwój produktu. Bardzo wiele startupów dociera do tej rozpadliny, czy tam jak to będziemy nazywać, ale nie potrafi jej przeskoczyć, bo to jest najtrudniejsze w robieniu startupu. I teraz taka trochę mała dygresja. Rozmawiamy właśnie o produktach i usługach na rynku technologicznym, na rynku internetowym. Ten rynek bardzo szybko rośnie. W Polsce rośnie w tempie około 9-10% rocznie i w ciągu kilku następnych lat prawdopodobnie się podwoi. To bardzo dobra informacja, nie? Warto robić startupy tutaj, bo jest duża szansa, że co byśmy nie robili, to sam wzrost rynku nas pociągnie do przodu. No i robimy startup, jesteśmy w tej rozpadlinie i co zrobić, żeby ją przeskoczyć, bo głównie o tym jest ta prezentacja. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, teraz trochę tak z drugiej perspektywy. Na rynkach, które się rozwijają, nie działają tylko startupy, ale działa dużo firm, które już z tego rozwoju skorzystały, chcą korzystać nadal. Powiedzmy, że nazwiemy ich inwestorami branżowymi, bo zakładamy, że są to firmy, które właśnie chcą pomagać startupom, szukając w nich rozwiązań, które mogą zaadaptować i rozwinąć na dalszą metę. Takie firmy same wychodzą właśnie z inicjatywą, wiedzą, czego szukają jakichś konkretnych usług i produktów. Prawdopodobnie mają już rynek zbytu do tych usług i produktów, mają iluś tam klientów i na przykład potrzebują dodać jakąś usługę, której stworzenie wewnątrz tej organizacji albo byłoby niemożliwe, albo zajęłoby bardzo dużo czasu. Tacy inwestorowie aktywnie szukają, rozmawiają z firmami, nie inwestują tak dużo jak inwestorzy finansowi, jak venture capitals i takie instytucje znane tam, nie wiem, z inwestycji w Dolinie Krzemowej, to pewnie nie są miliardy złotych, czy nawet może nie są to miliony złotych. Dlatego takie inwestycje często się wydają startupowcom no, mniej takie sexy, mniej takie atrakcyjne, ale to jest bardzo błędne myślenie, bo tak naprawdę większość takich inwestycji się udaje, a duża część inwestycji takich kapitałowych na dużą skalę w bardzo innowacyjne przedsięwzięcia no niestety się kończy niepowodzeniem. Taki inwestor branżowy może dać to, czego brakuje, żeby przeskoczyć właśnie tą rozpadlinę. Jeffrey Moore w swojej książce pisze, że żeby przeskoczyć rozpadlinę potrzeba szeregu różnych czynników, ale takimi chyba najważniejszymi to jest bardzo mocny nacisk na sprzedaż
marketing i w ogóle docieranie właśnie do tego early majority, on tam pisze, że ci użytkownicy nie przyjdą sami, ich trzeba przekonać. To są pragmatycy, to są ludzie, którym trzeba pokazać, że to nasze rozwiązanie faktycznie zrealizuje ich potrzeby i tak dalej. To jest jedna rzecz. A drugą rzeczą jest dostarczenie produktu, który jest produktem całkowitym, to znaczy takim całościowym, który rozwiązuje jakiś problem, jest w tym rozwiązywaniu tego problemu w jakiś tam sposób najlepszy. Czyli nie, że tylko aplikacja działa, ale na przykład mamy do niej zapewnioną pomoc techniczną, mamy zapewniony jakiś fajny model sprzedaży, obsługi i tak dalej. Mamy takie rozwiązanie, które rozwiązuje problemy. I właśnie inwestor branżowy jest firmą, która może pomóc w zapewnieniu tych składników. Na polskim rynku wiele jest takich inwestycji, które można by tutaj wskazać jako inwestycje branżowe zakończone dużymi sukcesami, chociażby inwestycje grupy ADV są bardzo dobrym przykładem. Dobrze. No i tutaj właśnie startup plus inwestor branżowy to produkt i wsparcie, żeby przeskoczyć do mainstreamu. Tak może przynajmniej być. I teraz na kilku kolejnych slajdach opowiem, jak to może wyglądać w praktyce na przykładzie inwestycji, którą zrealizowało Divante właśnie tworząc WellCommerce. Zainwestowaliśmy w taki startup, który nazywa się GeckoSale, może niektórzy z Was znają. To open source'owa platforma e-commerce'owa. Ona była rozwijana przez ponad 3 lata, zanim się nią zainteresowaliśmy. Pracowało nad jej rozwojem łącznie ponad 12 osób. W zasadzie sam produkt był stosunkowo dobry, tak? To znaczy był dopasowany do potrzeb rynku, miał wiele integracji z jakimiś programami księgowymi, płatnościami. Generalnie powstało na nim sporo sklepów. W zeszłym roku, właśnie w styczniu, to było chyba 300 wdrożeń. Wydaje się dużo, ale jak się porówna to na przykład z ilością wdrożeń EI Shopa czy Shopera, czy też innych platform, które są dla niego konkurencją, no to ta liczba jest śmieszna, tak? Bo tamte platformy mają klientów liczonych w tysiącach, a nie w setkach. Ewidentnie GeckoSale nie trafiło do mainstreamu. Z tych 12 osób, które rozwijały produkt, po 3 latach została jedna osoba. Reszta się po prostu wykruszyła, nie starczyło im determinacji. Sam produkt właśnie doszedł do takiego momentu, cała ta organizacja, która go tam sobie rozwijała, doszła do takiego momentu, że sporo osób z tego korzystało, niektórzy płacili, trzeba było robić więcej wdrożeń, mniej skupić się na rozwoju samego produktu, czyli rozwoju technologii, żeby się po prostu utrzymać, zarobić na jakieś tam opłaty. I tym samym produkt zaczął po prostu stać w miejscu, bo trzeba było skupić się na tym, żeby nie rozwinąć to jeszcze bardziej, nie dodawać nowych funkcji, nie zapewnić dodatkowych usług, tylko na tym, żeby nie wiem, wdrażać kolejne wersje, robić grafiki i inne nudne rzeczy, które nie pozwalały przeskoczyć do kolejnego etapu. Jednocześnie oprócz tego, że nie było już czasu na rozwój tego projektu, to też nie było środków na rozwijanie sprzedaży, marketingu, żeby zarobić odpowiednio dużo, żeby z powrotem wskoczyć na te tory rozwoju. I w tym momencie Divante się tak jakoś szczęśliwie trochę zainteresowało GeckoSale'em, ale to zaraz opowiem jeszcze dlaczego. Teraz tutaj kolejny slajd jest o rynku e-commerce, bo GeckoSale działa na rynku e-commerce. E-commerce rośnie jeszcze szybciej niż internet w Polsce, to jest 15-20% rocznie. To jest bardzo duży wzrost. Taki wzrost pozwala nam jako firmie oferującej nowy produkt zrobić bardzo fajną rzecz, bo możemy tak naprawdę nie patrząc na naszą konkurencję, która jest duża, urosnąć bardzo szybko i nawet ich przeskoczyć, korzystając tylko z dopływu tych nowych użytkowników, którzy się na tym rynku pojawiają, nie musząc wyrywać obecnych klientów innym firmom. I tutaj się właśnie pojawiło Divante. Divante działa w branży e-commerce'owej, mamy tam kilka spółek w grupie, dostarczamy różne produkty i usługi związane z handlem elektronicznym. Mieliśmy taki problem w momencie, kiedy zaczęliśmy szukać GeckoSale, że musieliśmy dużej liczbie klientów odmawiać. Nie mieliśmy dla nich żadnej usługi. To byli tacy klienci mali i średni, którzy chcieli wdrożyć sobie sklep, nie mieli na to tam kilkuset tysięcy złotych i my im mówiliśmy, no sorry, nie jesteśmy w stanie wam dostarczyć dobrej jakości w takim budżecie, bo po prostu
to, co robimy, jest no, trochę droższe. To nas bardzo bolało, bo tych małych i średnich klientów jest bardzo dużo i chcieliśmy znaleźć rozwiązanie, które pozwoli nam do nich dotrzeć, a z drugiej strony też takie rozwiązanie, które nam pozwoli wyjść trochę z modelu usługowego, w którym no, w dużej mierze do tej pory działaliśmy. Czyli potrzebowaliśmy jakiegoś produktu, chociażby właśnie takiego działającego w modelu SaaS, który jest w stanie sam na siebie zarabiać, a z drugiej strony, który jest tani i pozwala nam docierać do jeszcze większej liczby klientów. Myśleliśmy, czy taką platformę nie wydevelopować samemu. Mieliśmy duże doświadczenie w dewelopowaniu jakichś tam systemów. Na koncie już kilka porażek, robiliśmy wcześniej jakieś swoje produkty, tam bizneswiki, wideo CMS. One tam cieszyły się umiarkowanym sukcesem albo czasami totalną porażką się okazywały. I stwierdziliśmy, że ryzykowanie w robienie czegoś od zera na nowo jest po prostu, no nie będzie się opłacać, nigdy się chyba nie zwróci i lepiej poszukać gotowej platformy. I w tym momencie właśnie znaleźliśmy Gecko Sale. Sam układ z Gecko Sale'em to już tak może bardziej operacyjnie, jak taka inwestycja z inwestorem branżowym może wyglądać. Sam układ był bardzo prosty. Przyszliśmy do chłopaków, powiedzieliśmy im, że mają fajną platformę, chcielibyśmy razem z nimi to rozwinąć w produkt, który naprawdę będzie dobry i trafi do mainstreamu. Naszym warunkiem było to, że chcieliśmy 51% udziału w tej nowo powstałej firmie, bo chcieliśmy utworzyć nową spółkę z o.o. Nie dlatego, że mamy jakieś mocarstwowe zapędy, tylko dlatego, że dla nas platforma jest po prostu strategicznie ważna, bo możemy ją sprzedawać w różnych modelach, nie tylko w SaaS-owym, możemy nią uzupełniać nasze projekty. Warunki były inwestycji następujące. Zapewnialiśmy tej nowej spółce finansowanie na rok działalności, tak żeby przez rok nie musieli nic zupełnie sprzedawać, tylko mogli skupić się na rozwoju tego oprogramowania. My w tym rozwoju też chcieliśmy im pomóc. Ludzie, którzy u nas pracują, pracowali dla Empiku, Merlina, Orange'a, dużych klientów e-commerce'owych, mają duże doświadczenie, więc jeśli chodzi o usability, grafikę, programowanie, czy tam, nie wiem, pisanie dokumentacji, to byliśmy w stanie mocno pomóc tutaj przy rozwoju softu, żeby jakościowo on był naprawdę dobry. Przede wszystkim jednak zapewniliśmy sprzedaż i marketing. Mieliśmy bazę ponad 100 klientów, którym tam dostarczamy różne usługi. Oni byli pierwszym targetem, którym próbowaliśmy dosprzedawać WooCommerce, a też wsparliśmy tą spółkę taką aktywną sprzedażą do nowych klientów. I ostatnie założenie, chyba najważniejsze w tej całej inwestycji było takie, żeby uzyskać break-even point, czyli żeby przychody zrównoważyły wydatki no najdalej w ciągu roku. Jeżeli to by się nie udało, to planowaliśmy po prostu wycofać się z tej inwestycji. Model biznesowy, jaki zakładaliśmy dla tego nowego przedsięwzięcia, był trochę podobny jak Magento, czyli chcieliśmy zrobić wersję taką SaaS-ową, tak jak Magento Go, czyli ktoś może przyjść bardzo małym kosztem rozpocząć działalność, to jest jedna grupa użytkowników. Dla użytkowników, którzy mieli większe wymagania, chcieli jakieś dedykowane zmiany, mieli nietypowe potrzeby, chcieli jakieś nietypowe produkty sprzedawać, chcieliśmy oferować wersję dedykowaną, płatną w jakimś tam modelu licencyjnym i również płatną za wdrożenie. A trzecim takim modelem dla największych i dla najmniejszych klientów zarazem, bo to też tak może paradoksalnie brzmi, ale tak jest wersja open source. Czyli nadal planowaliśmy utrzymać Gecko Sale jako open source i to zrobiliśmy. Dla największych i dla najmniejszych klientów, dlatego że tak naprawdę z open source'a, z naszego doświadczenia korzystają firmy, które nawet nie stać na SaaS-a, czyli naprawdę najmniejsze, chcą sobie coś podubać, samemu zrobić sklep. I korzystają najwięksi klienci, którzy wiedzą, że tylko wersja open source da im takie bezpieczeństwo biznesowe, że w razie czego mogą przez lata korzystać z tego softu, który wdrożą i który nie jest tani. Chcieliśmy też rozwinąć market dla deweloperów i designerów, którym oni mogliby sprzedawać moduły i pluginy do tego softu, trochę na zasadzie takiego App Store'a dla WooCommerce. No i przede wszystkim zakładaliśmy wdrożenie nowych funkcji, dokumentacji i rozwój tego bazowego softu. Cały biznesplan, jaki zrobiliśmy, nie wyglądał zbyt strasznie. To był taki Excel, jak tutaj jest pokazany. W kolumnie po lewej są rozpisane czynniki kosztogenne i przychodogenne, że tak powiem, a tutaj w kolejnych miesiącach założyliśmy sobie, jak to będzie się kształtować. Oczywiście już po dwóch pierwszych miesiącach to wszystko w szlak trafił i poszło zupełnie inaczej. Na szczęście poszło lepiej niż tutaj zakładaliśmy.
Zakładaliśmy, że 60-70% przychodów z całego tego przedsięwzięcia nie będzie z abonamentu, jak można by było zakładać, tylko będzie z wdrożeń dedykowanych, czyli takich jednorazowych akcji typu robienie tam komuś grafiki, integracji i tak dalej. I bardzo ważne założenie, chcieliśmy mieć po roku 100 klientów. I to w ogóle było śmieszne, tak jak sobie teraz o tym myślę, ale tak człowiek w siebie nie wierzy i zakładaliśmy, że jak chociaż będziemy mieli 100, to już w ogóle będzie super. Teraz mamy założenie, żeby mieć 1000 w tym roku. A co zaraz jeszcze o tym powiem. Dobra, jak wyglądała akceleracja? Okazało się, że przerobienie Gecko Sale, które no, po tym takim wstępnym researchu wydawało nam się fajnym softem, w naprawdę fajny soft, wcale nie jest łatwe. Zajęło nam to 4 miesiące pracy, nad platformą pracowało ponad 11 osób. Tak naprawdę to był okres testów i jeszcze raz testów i poprawek usability i robienia nowych szablonów i zmiany w ogóle działania funkcji, które często okazywały się, że działają w takim programistycznym znaczeniu, czyli programista mówi, a działa, ale dla użytkownika to znaczy nic innego jak nie działa. I też w tym czasie wykorzystaliśmy jakby nasze kontakty, takie jako grupy Divante, żeby zapewnić usługi dodane do tej platformy, czyli na przykład integrację z kurierami, z płatnościami. W WooCommerce można takie integracje przeprowadzić jednym kliknięciem, a dodatkowo użytkownicy dostają takie stawki na to, że no, żeby to wynegocjować samodzielnie, to musieliby się nieźle natrudzić. To wykorzystaliśmy efekt masy, żeby zbudować wartość dla klienta końcowego. Zakładając sklep na WooCommerce dostaje się jeszcze dodatkowo taki pakiet korzyści, w którym jest bardzo tani certyfikat SSL, darmowa domena, jakieś nawet audiobooki, tam są mnóstwo różnych rzeczy, tak żeby zakładając ten sklep móc od razu zacząć sprzedawać. I tutaj właśnie w tym widzieliśmy realizację tego punktu z książki Moore'a, który mówił o tym, że tylko taki całościowy produkt, który dostarcza całościową wartość, może dojść do mainstreamu. I tutaj trochę tak naprawdę patrzyliśmy na Allegro, które jest właśnie taką wartością dla ludzi, bo zakładając tam konto, nie muszę mieć nic, mogę zacząć sprzedawać. I my chcieliśmy, żeby zakładając sklep na WooCommerce, ktoś, kto chociażby przychodzi z Allegro albo w ogóle myśli o zaczęciu sprzedaży, od razu, od dnia zero mógł zacząć sprzedawać. O, tutaj jest slajd ze zdjęciami, zawsze te slajdy tak budzą zainteresowanie. To są osoby, które pracowały nad WooCommerce'em. Bardzo dużo testów wykonaliśmy, żeby osiągnąć jakość, a nie jakość. Te słowa różnią się tylko jedną literką, ale w praktyce to jest duża zmiana. Usunęliśmy w czasie tych testów ponad 700 tiketów z błędami, napisaliśmy 300 stron dokumentacji takiej technicznej użytkownika, webcasty nagraliśmy, napisaliśmy artykuły, które można by potem wykorzystać marketingowo. Jaka tutaj rada, tak jakby ktoś chciał kiedyś stworzyć platformę albo jakiś inny produkt techniczny, to rada jest taka, że tworząc jakiekolwiek przedsięwzięcie, trzeba się skupić na tym, żeby opracować procesy. Firma według jakiejś tam definicji to są ludzie, procesy i coś tam jeszcze służące do zarabiania pieniędzy i te procesy są bardzo ważne. Wiele ludzi, gdy tworzy startupy, w ogóle się tym nie przejmuje. Jakoś to będzie, każdy klient jest obsługiwany zupełnie inaczej. Trzech pierwszych użytkowników mówi, że ta platforma jest najlepsza, bo ma najlepszą obsługę klienta, ale gdy pojawia się czwarty klient, to on już jest na przykład totalnie zlewany, bo nie ma na niego czasu, nie ma opracowanych takich stałych procedur. Więc od razu też chcieliśmy tutaj się przed tym uchronić, opracowaliśmy takie proste procedury na większość procesów, na sprzedaż, na testowanie, na wydawanie nowych wersji, oprogramowania. One były spisane w postaci takich punktów, tu są jakieś po prostu przykładowe te procedury. Następna rada to jest taka z doświadczenia teraz właśnie wiemy przy WooCommerce, że wszystko jest ważne. Tworząc taki produkt nie jest tak, że na przykład ważne jest doprogramowanie go do końca, dostarczenie jakiejś funkcji. To jest ważne, ale to nie jest najważniejsze. Wszystko jest równie ważne. Ważne jest, żeby strona była super, żeby przekonywała, nie wiem, graficznie ludzi, że to oprogramowanie jest warte $1 000 000. Ważny jest dobry cennik. Cennik jest tak naprawdę najtrudniejszym elementem przy robieniu SaaS-a, bo no, bardzo ciężko jest go ułożyć, a jego zmiany później są no, równie trudne jak to pierwsze ułożenie, jak nie trudniejsze, a wpływają bardzo mocno na konwersję, na ilość nowych zakładanych sklepów.
trzeba pamiętać o regulaminach, umowach, wzorach umów, tam nie wiem, umów wdrożeniowych, umów partnerskich i o tych wszystkich takich elementach, które jak tworzymy software, to się wydają być na dalszym planie, ale które w momencie, jak chcemy ten software sprzedać, nagle pojawiają się na pierwszym planie. Jeżeli nie przygotujemy się do tego, to możemy tak naprawdę przez pierwszy miesiąc działalności ją totalnie spieprzyć, zyskać miano niepoważnej firmy i w zasadzie czekać na zamknięcie. Sprzedaż. Sprzedaż jest chyba kluczowym elementem. Tak naprawdę w Divante tak wyszliśmy z takiego założenia jakiś czas temu, że wszystko się zaczyna od sprzedaży. Jakikolwiek produkt, jeśli chcemy robić, to musimy go najpierw sprzedać, jak go jeszcze nie ma. Znaleźć ludzi, którzy go kupią, żeby wiedzieć, dla kogo go przygotować. Bardzo duży nacisk położyliśmy na sprzedaż WooCommerce. Właściwie zaangażowaliśmy w tą sprzedaż wszystkich naszych handlowców, nie tylko z Divante, ale też ze spółek powiązanych, czyli z Idacto, Quartica. Wszyscy zaczęli chodzić i próbować sprzedać ten WooCommerce, co zresztą było dosyć atrakcyjnym tematem dla naszych handlowców, którzy byli przyzwyczajeni do sprzedawania wdrożeń tam za kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy. Teraz mogli pójść do klienta i sprzedać mu wdrożenie, no wiadomo, nie takiej samej jakości, ale na przykład za 5 czy 10 tysięcy. Dla nich to było jak, nie wiem, jak paczka cukierków, tak? Bardzo się cieszyli, bo bardzo szybko mogli generować sobie sprzedaż, a nic tak handlowca nie cieszy, jak dowożenie sprzedaży do końca. Dobrze. I tutaj efekty. I tutaj taki wykres. Zawsze robił wrażenie, ale tutaj nie słyszę żadnych westchnień. To jest wykres z przychodami WooCommerce. Uruchomiliśmy usługę we wrześniu. Tak naprawdę pierwszą wersję opublikowaliśmy tam w czerwcu, zaczęliśmy działać, więc jakieś słupki są od czerwca i w październiku dopiero zażarło. Ale jak zażarło? Tak zażarło, że osiągnęło break-even point w pierwszym miesiącu. No fajnie, nie? Dobra, i teraz tam trochę tak, żeby się tak trochę pochwalić, to tam jakie efekty. WooCommerce zrealizowało do tej pory 30 takich większych i mniejszych wdrożeń dedykowanych. Ludzie odpalili u nas 600 sklepów, mamy ponad 100 płacących klientów, czyli ta liczba 100 klientów przez rok, no to taka była przestrzelona, bo udało nam się to po 4 miesiącach. Mamy kilka dużych wdrożeń, takich naprawdę dużych wdrożeń, korzystających z tego oprogramowania, więc to tak nam fajnie pokazało, że to był dobry patent z tym, żeby wzorować się na modelu Magento, bo zyskujemy właśnie i dużych klientów, i małych na abonament. Co nas najbardziej cieszy, to to, że mamy sporo fajnych opinii od klientów, to znaczy im się to podoba, co zrobiliśmy. Przechodzą nawet z konkurencyjnych platform, mówią, że u nas jest super. Oczywiście z tymi opiniami to trzeba dużą pokorę tutaj zachować i się za bardzo tym nie cieszyć, bo pewnie każda startująca platforma ma dużo fajnych opinii, a za chwilę dopiero okazuje się, co jest warta, czyli czy potrafi dotrzymać tej jakości później. Bardzo mocno nad tym pracujemy, żebyśmy potrafili. No i tak naprawdę dopiero w tym momencie wiadomo, ile jeszcze jest do zrobienia, żeby naprawdę stać się liderem tego rynku. Jaka jest rada? Rada jest prosta. Najważniejszy jest klient. Dużo ludzi, z którymi się spotykam, ja sam byłem kiedyś programistą i dużo ludzi, których spotykam działających w tej branży, wychodzi od technologii, skupia się na produkcie, cieszy ich programowanie, cieszy ich dodawanie funkcji, cieszy ich robienie różnych rzeczy, tylko zapominają o tym, że oprogramowanie się robi dla ludzi i to wszystko jest wtórne, a najważniejsze jest to, żeby klient był zadowolony, to znaczy, żeby on zrealizował swoją potrzebę, zapłacił za nią i się cieszył. Tutaj z Facebooka taki wpis, tam ktoś nas ładnie pochwalił, tutaj jeszcze taki jeden ładny wpis, jakby ktoś chciał, to na stronie jest więcej takich fajnych wpisów, tych złych nie publikujemy. Dobrze. I co dalej? Jak już zrobimy tą platformę, uda nam się ją sprzedawać i wygląda, że nawet jest całkiem spoko, to tak naprawdę trzeba się mieć na baczności w tym momencie. I tutaj, co będziemy dalej robić, to tutaj jest taki tajny plan na najbliższe lata, a najważniejszy jest pierwszy punkt. Nie wiem, co będziemy robić. Będziemy testować, mierzyć i dopiero potem zmieniać i poprawiać. To jest najważniejsza rada chyba przy robieniu startupów. Jak ktoś czytał Lean Startup, to tam dużo o tym też jest, żeby wszystko próbować zmierzyć, żeby wiedzieć, kiedy idzie źle, a kiedy idzie dobrze, co chwyta, co nie chwyta i w którą stronę prowadzi zmiany. Jeżeli ktoś umie naprawdę
odłożyć, nie wiem, swoje emocje, ambicje, inne rzeczy i zacząć kalkulować i to, co robi, starać się jakoś objąć liczbami, to ma duże prawdopodobieństwo, że odniesie sukces. Ostatnio zrobiliśmy taką zmianę w cenniku na przykład, tak jak już mówię o mierzeniu, zmieniliśmy cenę najniższego pakietu, zmieniliśmy trochę jego kształt i konwersja nam wzrosła o 200 ileś procent, znaczy 200 ileś procent więcej sklepów się rejestruje. No co za tym idzie, też pewnie oni będą później jakiś tam procent pewnie stały, ale będzie z tego zostało, więc będziemy mieć więcej klientów. Zrobiliśmy to, zmierzyliśmy, ok, pewnie to tak zostawimy. Dodawaliśmy jakieś tam usługi dodatkowe, mierzyliśmy sobie testami AB, czy to jakoś tam wpływa, ta nowa oferta, którzy użytkownicy potem zostają, którzy nie. Różnie to tam wychodziło, ale staramy się na to zwracać uwagę. Bardzo jest też ważne to, żeby zwracać uwagę na użytkowników, a nie na konkurencję. W tej dziedzinie tutaj platform e-commerce'owych konkurencja jest ogromna. Wszyscy się ścigają na ilość funkcji, na ilość wdrożeń, generalnie na ilość, niekoniecznie na jakość. Ja myślę, że bardzo, bardzo dobrze jest skupić się jednak na tym, co ludzie nam mówią o naszym softcie, zwłaszcza ci ludzie, którzy za niego płacą, bo też nie warto czasami słuchać ludzi, którzy tam zawsze mają coś do powiedzenia, ale nigdy nie będą naszym targetem. Przepraszam. I przy tym wszystkim bardzo istotnym jest jeszcze punktem to, żeby właśnie zachowywać powtarzalność, o której mówiłem wcześniej, czyli żeby każdy klient był obsługiwany tak samo, ale też to, żeby zachowywać rozwój oprogramowania. Jak idzie dobrze, to łatwo jest popaść w takie coś, że nie wiem, zarabiamy kasę, robimy tylko wdrożenia, a platforma niech sobie tam idzie na bok, jak będzie czas, to coś dodamy, a jak nie będzie, to nie dodamy. To się niestety nie sprawdza i ludzie takich rzeczy nie wybaczają. Dobrze, jeżeli ktoś ma pytania, to myślę, że jeszcze chyba jest czas na to, czy nie ma? Tak, jest czas na pytania. Okej, to jest czas na pytania, a gdyby ktoś miał jakieś pomysły albo chciał pogadać, to pewnie po prezentacjach też będzie na to czas, żeby podejść. Tak, oczywiście. Zapraszamy do może dwóch, trzech pytań teraz, reszta w kuluarach. Jeżeli ktoś ma pytanie, proszę o podniesienie ręki. Ja mam pytanie. Spodziewałem się z pierwszego rzędu, ale proszę bardzo, jest dozwolone. Powiedziałeś o tym, że Excel miał jakieś założenia, te założenia zostały lepiej spełnione niż oczekiwaliście. Czy jest w tym lepiej spełnione? Jest jakiś mechanizm, który według was zadziałał, po prostu, że go zastosowaliście, był planowany, zadziałał lepiej? Czy jest jakieś na to, nie wiem, wyjaśnienie? Wiesz co, wydaje mi się, że na to jest kilka wyjaśnień. Wydaje mi się, że dobrze zadziałał taki ten pomysł z tym, żeby dostarczać taką całościową wartość, czyli ileś usług, a nie tylko oprogramowanie. To też mówią nam użytkownicy o tym, dlatego mówię, że to chyba było to. I wydaje mi się też, że bardzo, bardzo dużym tutaj takim czynnikiem, który na początku przynajmniej zachęcał ludzi do uruchamiania WooCommerce było to, że to był jasny sygnał dla tych ludzi. Płacisz mało, ale korzystasz z narzędzi, z których korzystają najwięksi, bo opracowywali te narzędzia ludzie, którzy właśnie pracują dla dużych firm, mają duże doświadczenie. My dajemy też w pakiecie przepraszam, dajemy też w pakiecie narzędzia typu rekomendacje Quarki, których na przykład korzysta Merlin. Tak? One są bardzo drogie, a użytkownicy WooCommerce'a dostają je za darmo, więc oni mieli takie poczucie, że dostają coś naprawdę dużego w niskiej cenie. To też był nasz jakby tutaj nasze założenie. Nie? To była druga rzecz, a w zasadzie jeszcze tak naprawdę to jest do przeanalizowania dokładnie, skąd się biorą takie wyniki. Myślę też, że my po prostu to nie doszacowaliśmy. Tak? Naprawdę ciężko było nam oszacować, ilu ludzi założy sklepy, jakie będą przychody. Zupełnie nas zaskoczył podział przychodów. Zakładaliśmy jakąś tam w miarę dużą część z abonamentów. Z tych abonamentów jest przychód, ale on jest dużo mniejszy niż zakładaliśmy, ale jest dużo większy z wdrożeń z kolei. Nie? Ciężko nam było to naprawdę oszacować. Myślę, że to bardzo kiepsko oszacowaliśmy. Pytania. Ręka do góry, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania. Może coś się tam jeszcze znajdzie w waszych głowach. Tak, widzę pytanie. Może nie dawaj, nie powtarzaj. Trzeba. To może głośniej, kolega, spróbuję. Jak wyglądała analiza konkurencji. Znaczy plusem jest to,
że konkurencja tutaj jest nam dobrze znana akurat, bo z kilkoma rozwiązaniami konkurencyjnymi wcześniej mieliśmy styczność. Klienci mówią nam o wielu takich rozwiązaniach. My się bardzo mocno skupiliśmy na rozwiązaniach nie z polskiego rynku. Takim wzorem było Magento, o którym mówiłem, ale też na przykład platforma Shopify.com. Akurat do Shopify nie chcieliśmy zbliżać się funkcjonalnie. Chcieliśmy natomiast taki model dostarczania pełnej usługi transakcyjności, czyli w tych wszystkich usług dodanych, od nich skopiować. A na polskim rynku tak naprawdę konkurentami, którym się mocno przyglądaliśmy, to był między innymi iShop i Shopper. Shopper ze względu na takie marketingowe ubranie produktu jako produktu, a iShop ze względu na model biznesowy, jaki oni mają, czyli na skupianiu się na sklepach, które faktycznie sprzedają. I na to zwracaliśmy uwagę. Natomiast sama analiza, jak wyglądają poszczególne funkcje czy coś tam, to tak naprawdę tutaj na konkurencję za bardzo nawet nie patrzyliśmy. My mieliśmy duże doświadczenie z naszych wdrożeń dedykowanych na Magento, na PrestaShopie, na innych platformach, więc tam mieliśmy taką swoją wizję, jak to powinno wyglądać, żeby było użyteczne i funkcjonalne. Więc raczej jeśli chodzi o konkurencję, to podpatrywaliśmy modele biznesowe głównie i sposób komunikacji tego. Dobrze, myślę, że to tyle. Jeszcze jedno? No dobrze, jak trudne, to proszę. Myślę, że mam trudne. Zastanawiam się, kiedy przestaniemy płacić za produkt, a zaczniemy płacić za sukces? Znaczy wiesz, Wiesz o czym mówisz, nie? Że sklep sprzedaje, więc bierzesz procent od sprzedaży, bo twoje wdrożenie zadziałało na przykład. Znaczy to się wydaje super fajne, ale to jest super fajne tylko pod pewnymi warunkami. My od pewnego czasu świadczymy usługi success fee. Dokładnie to jest płacenie za sukces. Firma daje nam swój budżet, daje nam swój produkt i my na tym operujemy, wybierając im kanały sprzedaży, technologie, wszystko tak naprawdę, zapewniając sprzedaż w internecie, a płacą nam tylko prowizję od tego, co faktycznie sprzedaliśmy. I to jest super, zakładając, że te sklepy faktycznie sprzedają. I ten biznes jest dobry, jest tam miejsce na przykład na tą marżę dla firmy, która to zapewnia i tak dalej. Ale w wielu przypadkach to zupełnie się nie sprawdza i przyczyn może być kilka. Jedna z przyczyn może być taka, że dużo sklepów zakładają ludzie, którzy nigdy nie będą sprzedawać. Im się wydaje, że będą sprzedawać, ale oni nie przemyśleli sobie biznesplanu, nie mają fajnego produktu, nie mają kasy na marketing. W zasadzie mało rzeczy mają, ale myślą, że po godzinach sobie założą sklep i będzie sukces. Nie będzie takiego sukcesu. I oferowanie dla nich narzędzi w modelu success fee to jest totalna tragedia dla usługodawców, bo oni nigdy na tym nie zarobią, nigdy im się to nie zwróci, a poniosą duże koszty. To jest jeden przypadek. A drugi przypadek to są firmy, które co prawda zarabiają, rozwijają się, są duże, ale na przykład mają małą marżę albo nie są konkurencyjne i w tym przypadku taki model success fee też nie jest zbyt atrakcyjny, no bo generalnie mały masz wpływ na to, co ta firma robi, ty się napracujesz, nic z tego nie masz. Dlatego większość dostawców, zwłaszcza na polskim rynku, w ogóle takiego modelu nie udostępnia. Wszyscy chcą dostawać za coś kasę, nie wiem, porównywarki chcą dostawać kasę za kliknięcia, nie? Na przykład. A czemu za kliknięcia, a nie za sprzedaż? No bo wiedzą, że im się to raczej nie będzie opłacało. No, to jest właściwie dobry przykład, tak? Czy reklamy AdWords, czy jakieś inne źródła reklam, gdzie ludzie płacą za właśnie przejścia do sklepu, nawet się cieszą, że kupili sobie ileś odsłon, ale jak sobie przeliczą koszt nie CPC, tam nie wiem, 50 groszy, tylko koszt faktycznie CPS, jaki jest, że ile ruchu trzeba kupić, żeby były zakupy, no to się okazuje, że dopłacają do tych klientów. To jest bardzo ciężki model do zastosowania efektywnego dla dostawcy usług i dla odbiorcy. A żeby tego było mało, to bardzo wiele sklepów, a zwłaszcza takich mniejszych, myśli, że taki model to jest okradanie ich, tak? Że ktoś chce tam ode mnie prowizję, przecież ile taki software jest wart, konkurencja chce 20 zł na miesiąc, czemu mam płacić 2%? I też trzeba takich klientów zrozumieć i w sumie pewnie po części mają rację. Taki model, nie ma tutaj jednego rozwiązania, to bardzo mocno zależy od biznesu. Nie? Dobrze, podziękujmy brawami.